Tu, Polski Instytut Ekonomiczny. W naszym podcaście analizujemy dane, prognozujemy trendy i rozmawiamy o sprawach istotnych dla gospodarki. Ja się nazywam Andrzej Kubisiak, jestem zastępcą dyrektora w Polskim Instytucie Ekonomicznym, a dzisiaj moim gościem jest Ignacy Święcicki, kierownik zespołu gospodarki cyfrowej u nas w Pie. Cześć, Ignacy. Cześć, Andrzej. I dzisiaj będziemy rozmawiać o technologiach, o tym, czy właściwie już dzisiaj możemy mówić o tym, że weszliśmy do czwartej rewolucji technologicznej, czy ona jest dzisiaj naszą codziennością i rzeczywistością. Bo gdy spojrzymy sobie trochę wstecz, to takie elementy jak maszyna parowa, żarówka czy komputer to były symbole trzech wcześniejszych rewolucji przemysłowych i już właściwie w 2017 roku na forum ekonomicznym, który odbywa się w Davos, Klaus Schwab, a więc człowiek, który stoi na czele tej, tego eventu, zapowiadał wówczas, że wkraczamy w, czwartą, w erę przemysłu 4.0, w czwartą rewolucję przemysłową. Jesteśmy dzisiaj kilka lat później. No i właśnie, Ignacy, czy dzisiaj możemy powiedzieć, że już żyjemy w czwartej rewolucji technologicznej? No, tu. To... Mam wrażenie, że tu jest kilka wątków, które tu się przeplatają. Znaczy, ta rewolucja przemysłowa, którą Klaus, Klaus Schwab zapowiedział, no to miała być taka rewolucja na miarę rewolucji przemysłowej albo wręcz przewyższająca, co oznacza zmiany nie tylko w tym, jak rzeczy są produkowane i w tym, czy my mamy nie wiem, robota w fabryce, czy pracę wykonuje człowiek, ale to miała być zmiana, która dotyczy i produkcji, i też relacji, czy też życia, życia społecznego, jak jest zmiana ob obejmująca całość właściwie relacji e, gospodarczych i społecznych, więc, e, więc jakby no, bardzo istotna zmiana i tu moim zdaniem trzeba, warto odróżnić e, pewną taką otoczkę marketingową, pewną taką otoczkę takich popularnych haseł, clickbaitów, od tego, co się rzeczywiście dzieje. Bo z jednej strony mamy cały czas narracje, które mówią o tym, jakie będą te radykalne zmiany, że już za chwilę się obudzimy w świecie generalnej sztucznej inteligencji, która będzie za nas wszystko robiła. Będziemy jeździli samochodami autonomicznymi. No ale to się póki co nie, nie, nie wydarzyło. Tak? Znaczy przyjechaliśmy tutaj taksówką, w której mam wrażenie, że był kierowca w środku. Z z nami nie rozmawiał, ale tak, ale prowadził. Tak, prowadził własnymi rękami, więc jakby cały czas dużo z tych obietnic, dużo z tego takiego hypu wokół tych haseł, zmian przemysłowych, czy cyfryzacji, czy technologii. Natomiast no, dużo tych obietnic pozostaje właśnie obietnicami cały czas. Z drugiej strony no też musimy pamiętać, że część zmian zachodzi rzeczywiście bardzo szybko, tak? Wydaje się na przykład, no modne jest teraz mówienie o sztucznej inteligencji, od, szczególnie od czasu pojawienia się czata GPT, no to warto zauważyć, że czat GPT to była aplikacja, która najszybciej w historii zdobyła wielką popularność. Znaczy w ciągu dwóch miesięcy miała 100 milionów użytkowników. To było dużo szybciej niż powiedzmy TikTok, który był poprzednio rekordzistą, który potrzebował na to aż dziewięciu miesięcy. W ogóle jak się spojrzy na, na tempo tego, jak są przyjmowane kolejne technologie, od ostatnich powiedzmy 120 czy, czy 150 latach, to widać, że to tempo przyspiesza. Znaczy czas, jaki był potrzebny, żeby 90% ludzi miało, korzystało, nie wiem, z radia czy żeby... Taką popularność zyskiwały jakieś y, y, narzędzia takiego użytku domowego, typu y, pralka czy, czy odkurzacz, no bo dużo dłuższy niż obecnie narzędzia, które korzystamy teraz do, do komunikacji, czy do y, pracy, czy do y, y, przeglądania treści, typu, nie wiem, tablet, smartfon, czy właśnie nowe aplikacje. Tak, Też ten czas się skraca, dużo szybciej przyjmujemy te nowe technologie. I tu jeszcze y, a propos tego, tego przyspieszenia. Które, które mam wrażenie, że jednak następuje, nawet jak się oczyści z, tego, z tej warstwy marketingowej, to, to mi się wydaje, że, że jest coś w tym, że się mówi, że ten wzrost, to tempo zmian jest, jest wykładnicze. Czyli to nie jest tak, że my co jakiś okres mamy o daną jednostkę więcej, powiedzmy, technologii, czy nas lepsza, tylko ona, się, ona jest dwa razy lepsza, tak? Po, po kolejnym roku czy dwóch jest znowu dwa razy lepsza. I to jest, to jest coś, co najlepiej ilustruje tak zwane prawo mura, które, które mówi o tym, że co, co mniej więcej dwa lata liczba tranzystorów na, na w układzie stralnym się podwaja na, na danym w danym układzie, czyli jakby komputery są w uproszczeniu dużym, komputery stają się dwa razy wydajniejsze co, co dwa lata mniej więcej. I to jest prawo, które zostało zaproponowane przez Gordona Mura, prezesa Intela jakieś 50 już chyba lat temu, i cały czas się sprawdza, cały czas ten postęp ty, moc obliczeniowych jest tak szybki. Tak, i to jest. Y Ważne z punktu widzenia tego, jak te zmiany zachodzą z tego, jak my je pojmujemy, jest to, że ludzie często patrzą i, i są w stanie przewidywać trendy, które są liniowe, natomiast trend wykładniczy, który bardzo szybko przyspiesza, jest bardzo trudno im przewidzieć. To jest jakby coś sprzeczne z taką powiedzmy logiką normalnego funkcjonowania. I w tym sensie mam wrażenie, że te zmiany jednak zachodzą i one będą przyspieszały. Czyli e, idąc, tropem mojego pytania, można powiedzieć, że jesteśmy gdzieś w przededniu, e, bo rozumiem, że na dzisiaj ta obietnica tego, jak miała wyglądać przemysł 4.0, właściwie się jeszcze pewnie nie zrealizowała, ale tempo zmian jest na tyle szybkie, że to właściwie może nastąpić za chwilę, tak? bo rozumiem z tego, co, co mówisz, to tempo nie tylko jest szybkie, ale jeszcze przyspiesza, i nasza możliwość absorbowania też tych technologii jest coraz, coraz większa i coraz szybsza. Znaczy tempo przyspiesza. Czy my, czy my, my możemy coraz szybciej absor absorbować jako ludzie, to nie jestem pewien, tu nie wiem. Natomiast no, to nie będzie taka rewolucja, jak, jak ścięcie króla, tak? To nie będzie tak, że my się obudzimy któregoś dnia i powiemy, o, już mamy tutaj rewolucję 4.0, już y, żyjemy w zupełnie innym świecie. Nie, to będzie suma drobnych rzeczy, które się na to będą składały. Wydaje mi się, że też jak się spojrzy na, na to, jak funkcjonują firmy, jak się, jak postępuje y, zmiana technologiczna w firmach, też to, to widać też w badaniach, które my prowadzimy w PIA, i w naszym zespole, to jest to, że to jest, póki co, to jest dość wyspowe, znaczy są firmy, które rzeczywiście przyjmują nowe technologie i idą do przodu, są takie, które zostają przy tym, co miały. Im wystarcza technologia, którą miały poprzednio, tak? To widać, jeżeli miałbym tutaj wchodzić w szczegóły, to to widać, że na przykład firmy, które są bardziej nastawione na eksport, są włączone w globalne łańcuchy wartości, albo firmy, które współpracują blisko z jakąś zagraniczną korporacją, na przykład dostarczają im jakieś części, no one dużo bardziej wchodzą, dużo bardziej muszą stosować nowoczesne te technologie, nowoczesne techniki zarządzania, niż takie, które, które są bardziej ograniczone do powiedzmy jakiegoś lokalnego czy nawet polskiego rynku, gdzie tych wymagań aż takich nie ma. Więc tutaj wyspowo ta. Cyfryzacja postępuje. To, to zejdźmy na tę wyspę, i gdybym powiedziałeś o międzynarodowych graczach, to pojawiła się taka informacja od jednego z wiodących światowych koncernów motoryzacyjnych w ubiegłym tygodniu. Firma Mercedes-Benz poinformowała w oficjalnej informacji o zatrudnieniu do swojej fabryki robota Apollo. To jest robot humanoidalny, a więc taki, który no, ma w jakimś stopniu przypominać człowieka i go zastępować bezpośrednio na linii produkcyjnej. Ale trzymając się tego porównania, o którym mówiłeś wcześniej, rozumiem, że po tym ubiegłym tygodniu nie możemy powiedzieć, że dzisiaj nasze miejsca pracy są zastąpione przez roboty humanoidalne, no bo to jest jednostkowa sytuacja, to jest ta wyspa, na której dzisiaj to jest testowane i wdrażane, ale żebyśmy powiedzieli, że to jest moment rewolucyjny, który nas przeprowadza do nowej ery, to jeszcze za wcześnie. Moim zdaniem tak. Znaczy, jak spojrzę na firmę, którą wymieniłeś, na firmę Mercedes-Benz, czy inne firmy, szczególnie motoryzacyjne, to są firmy, które w swoich fabrykach mają tysiące robotów. To jest najbardziej zrobocowany przemysł ze wszystkich gałęzi przemysłu. Więc mam wrażenie, że wstawienie tam jednego dodatkowego robota, nawet jeśli on y, wygląda, ma kształt człowieka i dość niezgrabnie chodzi i jest w stanie podać paczkę prawdziwemu człowiekowi, to nie jest, to nie jest ścięcie króla i to nie jest ten moment przełomu. Ym, Rzeczywiście, no, są takie przypadki w ostatnich tygodniach czy miesiącach, że w innych firmach tego typu roboty są testowane czy, czy reklamowane. Ja trochę traktuję to szanując jako, jako ciekawostkę, bo to nie jest, przynajmniej na tym etapie jeszcze, no to nie jest robot, który y, wykonuje coś dużo lepiej niż człowiek, y, a takie roboty, które wykonują coś lepiej niż ludzie, no są też wszystkie roboty, które dokładnie spawają, podnoszą duże ciężary, przenoszą coś i tak dalej, tak dalej, no to, to są roboty, które jakieś konkretne czynności robią znacznie, znacznie lepiej niż ludzie. Czyli oceniasz to bardziej jako działanie PR-owe niż jakby tutaj zmianę modelu biznesowego na dzisiaj? Tak, w tym, w tym konkretnym kontekście fabryk, fabryki Mercedesa, czy innych fabryk samochodów, tak, oceniam to jako chwyt marketingowy, wzbudzanie zainteresowania, jakaś nowoska, ale nie jako jakąś fundamentalną to, zmianę. To zatrzymajmy się na tym momencie, bo też koniec lutego to był taki moment, kiedy Jeff Bezos, a więc człowiek, który założył i jest szefem rady nadzorczej, właścicielem Amazona i Nvidia, a wcześniej też Microsoft i OpenAI ogłosili, że inwestują... W jeden ten sam startup, który rozwija właśnie humanoidy. Dokładnie ten sam potencjał dostrzegł Elon Musk i Tesla, którzy z kolei chcą rozwijać własne roboty humanoidalne. I pytanie, czy to nie jest też kolejny, właśnie, kamyczek do budowania pewnego wyobrażenia? Czy Wybiegania Bardzo w przyszłość z procesami inwestycyjnymi, żeby powiedzieć światu: Znaleźliśmy nowy blue ocean inwestycyjny, tu będą pieniądze i rozwój, ale na dzisiaj jesteśmy na etapie jeszcze właściwie raczkowania, jeżeli chodzi o tego typu rozwiązania. No, jesteśmy na wczesnym etapie jeszcze wykorzystania tego typu robotów. Moim zdaniem. Y to jest ciekawe, nawet nie z tego punktu, nie z tego punktu widzenia, że on nas zastąpią, bo tak jak mówiłem, w różnych czynnościach nas zastąpiły roboty, które nie są humanoidalne, ale z innego punktu widzenia. Znaczy jeżeli my mamy roboty, które są naszych rozmiarów i na, mają mniej więcej nasze możliwości, to możemy je w różne, w różne obszary... Prac włączyć i nie musimy dostosować miejsca pracy czy miejsca działania do tego robota. Jeżeli mamy ro robota, który jest dużą maszyną i potrzebuje wokół siebie dużo przestrzeni, żeby czegoś nie uszkodzić, yy, to, to musimy jakby mieć dla niego specjalne miejsce pracy. Robot humanoidalny może wejść dokładnie w nasze miejsce, można go dokładnie zastąpić. I to mi się wydaje yy, no jakimś ryzykiem, czy jakimś ciekawym obszarem do, do obserwowania. No z drugiej strony nie chodzi na L4, nie ma dzieci do opieki, nie odbiera nikogo z przedszkola czy żłobka, e, nie ma też osób starszych, którymi się zajmuje, więc e, no, nie sprawia bym powiedział takich wyzwań czysto ludzkich w tym wypadku, ale jest mega wydajny do momentu, aż się nie zepsuje. Znaczy, czy jest mega To jeszcze tego nie wiemy, bo jeszcze nie wiem dokładnie, jak on będzie w stanie pracować. I, i czy rzeczywiście. Pytanie, no bo, bo też skonstruowanie takiego robota jest, jest, jest drogie bardzo, tak? To jest bardzo dużo bardziej złożony układ niż taki robot yy, przemysłowy, jaki widzieliśmy wcześniej, gdzie jest po prostu jakby ramię, która ma kilka osi obrotu. Yy, więc tutaj, czy on będzie aż tak efektywny, rzeczywiście to się mam wrażenie okaże, ale, ale jakby spotkałem się z tym i wydaje mi się, że coś w tym jest, że jakaś właśnie m, występuje taka obawa w zetknięciu z robotami, które zaczynają wyglądać jak my, e, tak? Coraz bardziej. E, właśnie obawa, czy, czy, czy jakby świadoma, czy, czy trochę podświadoma tego, że one mogą nas zastąpić. On rzeczywiście dokładnie wyglądają na, jak... nasz, na nasze podobieństwo i wzorze zbudowane. Trochę tak, trochę tak. Więc... Ym... to w połączeniu ze sztuczną inteligencją, która już nabiera kształtów, bym powiedział, nie gdzieś algorytmów, tylko wkładana jest na mikrochipach do, rozumiem, tych robotów humanoidalnych, no gdzieś budzi te skojarzenia z filmów science fiction, gdzie, gdzie to te roboty ożywają i przejmują kontrolę nad światem. Tak, no tutaj trwa, mam wrażenie, ożywiona dyskusja wokół tego, czy ta sztuczna inteligencja jeszcze w połączeniu z tymi robotami, czy to jest coś, co nas za chwilę zniszczy i, i pokona, czy też jednak jesteśmy jeszcze o wiele kroków przed tym. Tak, tu Po obu stronach tej dyskusji są, są naukowcy i eksperci od AI, którzy nawzajem próbują się przekonywać, że albo musimy natychmiast ten rozwój powstrzymać i potrzebujemy tej międzynarodowej konwencji, która zatrzyma ten rozwój, bo za chwilę wszyscy zginiemy, albo mówią, nie, nie, spokojnie, rozwijajmy to, bo to nam da przełom w medycynie. Czy w innych obszarach, gdzie rzeczywiście potrzebujemy, czy, czy chociażby w pozyskiwaniu energii, yy, gdzie rzeczywiście potrzebujemy tego przełomu, żeby móc dalej kontynuować nasze życie na Ziemi i je poprawiać. Tak więc, jakby tutaj no jest. Yy, yy... Do momentu chyba, gdzie jest to dyskusja akademicka czy ekspercka, to bym się jej nie obawiał, ale ona też gdzieś przechodzi, mam wrażenie, pod strzechy, yy, kolokwialnie mówiąc, i yy, yy, to jest temat, który gdzieś jest dyskutowany już, mam wrażenie, yy, wśród osób, które. Mają bardzo określone opinie na ten temat, ale często brakuje im podstawowej wiedzy, więc też dzisiaj dlatego o tym rozmawiamy. Zejdźmy trochę na ziemię, bo mówimy bardzo futurystycznie teraz o rozwiązaniach, które tak jak powiedzieliśmy jeszcze są na etapie startupowej, często wdrożeniowej albo przyszłościowej. Ale temat robotyzacji, automatyzacji pracy to nie jest już jakaś wirtualna rzeczywistość. W 2023 roku na świecie przekroczyliśmy liczbę 4 milionów funkcjonujących robotów w przemyśle. I ta liczba 4 miliony mogłaby wzbudzać w nas jakieś e, e, poczucie skali ogromu. Natomiast w tym samym czasie na świecie mamy około 8 miliardów ludzi. E, rocznie mniej więcej przybywa nam około pół miliona tych nowych robotów. Wcześniej ta dynamika to było około 300 tysięcy w skali całego e, świata. No i teraz pytanie, czy to jest dużo, czy to jest mało, czy gdzie na świecie to się lokuje, że tych robotów jest najwięcej, gdzie najmniej, które z tych krajów, bo wspominałeś, że przemysłem, który najczęściej z tego korzysta jest motoryzacja, ale które z krajów są tymi liderami światowymi, jeżeli chodzi o rozlokowanie tych robotów i czy tak naprawdę każdy z nas, Kowalski, Smith czy Jones, gdzieś prędzej czy później z tymi robotami ma e, faktycznie styczność? żeby też tą opinię sobie gdzieś móc wyrabiać w kontekście tych obaw czy, czy lęków co do przyszłości. No, z tymi robotami ym, przemysłowymi, o które tutaj, yy, o których tutaj jakby jest, y, jest najwięcej te liczby, które przywołałeś to dotyczą tych robotów przemysłowych, yy, no to z nimi y, zwykły Kowalski nie ma bezpośredniej styczności, chyba, że akurat pracował albo pracuje w fabryce, czy przy taśmie montażowej, gdzie one rzeczywiście jakoś tam mu towarzyszą. Tak? I tutaj największymi yy, yy, w krajach, krajami gdzie jest najwięcej tych robotów, no, są te kraje najbardziej yy, uprzemysłowione, albo no, które się też najszybciej w ostatnich latach uprzemysłowiały, no wszystkim Chiny oczywiście, które są fabryką świata, jak też się mówi, ale też Niemcy, Korea czy, czy Japonia, tak? To są kraje i USA oczywiście. To są kraje, które są liderami pod względem tych ja pamiętam, robotów. jak widziałem kiedyś taką wizualizację tych danych, no to w ogóle kraje azjatyckie chyba odpowiadają za większość robotów na świecie na dzisiaj. Gdybyśmy zobaczyli cały ten tort, to kraje azjatyckie, w tym oczywiście dominującą rolą Chin, ale inne kraje, też azjatyckie, też mają sporo robotów. Patrząc tak czysto nominalnie, to tam rozumiem, że ich jest generalnie najwięcej. No tak, tak, bo to są kraje, szczególnie do Azji Wschodniej, które są bardzo mocno uprzemysłowione. Tak w ogóle Korea Południowa jest to jest lider, jeżeli chodzi o liczbę robotów w przeliczeniu na liczbę pracowników. Tak, Oni mają ponad tysiąc um, robotów na każde 10 tysięcy pracowników um, w przemyśle, więc to są to jest jakby światowy. Um... Czyli to jest około trzy razy więcej nawet niż w Niemczech, jeżeli tam dobrze kojarzę statystyki, prawda? Tak, tak, tak. To jest tak. Więc, yy, więc dwie, dwa i pół razy więcej niż w Niemczech, tak? więc to jest jakby szczęście światowy lider pod, pod względem tej, tej robotyzacji. No więc, yy, więc tak, no w, w Polsce to jest też ta robotyzacja, oczywiście, postępuje i tych robotów jest, jest coraz więcej. W, w 2022 roku to są najświeższe dane, jakie mamy w Polsce: ponad 3000 robotów przemysłowych zainstalowano. Yy, natomiast. Yy, no ciekawe jest porównanie Polski do naszych sąsiadów, z którymi lubimy się porównywać, szczególnie do grupy wyszehradzkiej, gdzie Polska ma wyraźnie mniej tych robotów w przeliczeniu na liczbę pracowników przemysłu. I to też wynika z naszej dość innej struktury produkcji przemysłowej niż, nie wiem, na Słowacji, czy na Węgrzech, czy w Czechach. Też, gdzie jest dużo silniejszy, dużo większą rolę odgrywa sektor motoryzacyjny. Też właśnie sektor motoryzacyjny, ale w tym etapie właśnie składania, czy montażu tych samochodów, Chodów, a nie a w Polsce jest znacznie więcej różnego rodzaju poddostawców czy, czy półproduktów, tak? Co, które są, wymagają trochę innej produkcji, i tam tych robotów jest też mniej. No, jest taka legenda miejska, która mówi o tym, że Polska przez to ma tak zdywersyfikowaną produkcję, że duża część inwestycji zagranicznych, które na przykład przychodziły ze starej Europy, to były te inwestycje, które było trudno zautomatyzować, czyli że część tych. Zakładów produkcyjnych, które wymagały niższych kosztów pracy niż w krajach macierzystych, po prostu były przenoszone właśnie do nas. Natomiast dzisiaj mamy ten problem, że tych zakładów pracy często nie da się łatwo zautomatyzować, bo jeszcze nie ma technologii, więc dalej one wymagają wysokiego udziału kapitału ludzkiego, i stąd. Ten udział robotów u nas też trochę odstaje od tych krajów, gdzie po prostu są ulokowane te branże, czy te, te inwestycje, które były łatwiejsze do automatyzacji. Może to jest jakaś dobra informacja dla naszego kraju też, że y, trudno będzie zastępować jednak też po części tych pracowników. Z drugiej strony to nie poprawia nam wyników produktywności. Tak, znaczy moim zdaniem taka dywersyfikacja, czy takie zróżnicowanie też tej produkcji, no to jest, jest zaleta i daje nam większą odporność przy jakichś szokach, czy zmianach technologicznych, czy, czy innego rodzaju problemach, więc jakby to uważam za naszą zaletę. Szczęście teraz, szczególnie w, w nowych badaniach, które teraz prowadzimy aktualnie w instytucie, no widać, że kwestia dostępu pracowników i, i kosztu tego pracownika staje się coraz bardziej istotna dla firm przemysłowych i co ich coraz bardziej motywuje do tego, żeby jednak te roboty kupować, tak? I to w branży, w branżach, nie wiem, farmacie. Czy produkcji tworzyw sztucznych, tak? Jakby to jest istotny motyw, który się pojawia w tych naszych relacjach. Czyli moment, w którym nie? koszty pracy na tyle są już wysokie, że mniej opłaca się zatrudniać pracowników utrzymywać ich ponosi dodatkowe koszty, niż zainwestować y, gdzieś w automatyzację pracy, która część zapotrzebowania na kadry nam w tym momencie pokryje, tak? Tak, tak. To, to jest jeden z czynników, który wspiera robotyzację w Polsce. No innym jest, o którym mówiłem wcześniej, czyli ta kwestia podłączenia pod, pod globalne łańcuchy wartości, czy na przykład produkcję dla zagranicznych dostawców, którzy często wymagają wysokiej jakości, którą sprawdzają, czy jakby którą można potwierdzić, mając zrobotowaną linię produkcyjną. Okej, okay, czyli tutaj jest kilka takich czynników i trendów, które mogą te inwestycje w Polsce wzmóc. No, z tego tygodnia dane z Eurostatu mówią o tym, że koszty pracy w Polsce wzrosły w 2020. W trzecim roku o ponad 13% rok do roku. To był czwarty wynik w ogóle w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o dynamikę zmian. I nasze badania też w ramach miesięcznego indeksu koniunktury pokazują, że te koszty pracy na tyle szybko rosną, że to jest dzisiaj główna bariera do prowadzenia biznesu dla firm. Więc rozumiem, że z tej bariery może wyjść impuls inwestycyjny pod kątem też jakiejś automatyzacji pracy, tam gdzie to jest też sektorowo możliwe, bo rozumiem, że nie we wszystkich sektorach to też jest takie łatwe do zaimplementowania. No nie wszędzie jest łatwe, ale mam wrażenie, że to będzie ten impuls i to, się będzie, to będzie się rozwijało. Natomiast pamiętajmy też, że do, nawet jeżeli robotujemy fabrykę, to ciągle musimy tam mieć pracowników, którzy są w stanie te roboty zaprogramować, obsłużyć, czy jakby współpracować z tymi robotami. Tak? I to też. Yy, dopływ inżynierów czy osób z takim wykształceniem technicznym do przemysłu no, to też będzie istotny w dłuższym okresie. Tak to nie jest tak, że roboty ich, ich, zupełnie ich wyprą. No tutaj świetnym przykładem chyba są Niemcy, które mają ten wskaźnik robotyzacji na 10 tysięcy pracowników, najwyższy w Europie, ale z drugiej strony to jest kraj, który boryka się też z ogromną pulą wakatów w gospodarce i gdy się czasowo próbuje zobaczyć te zmiany i z jednej strony automatyzacji praca, z drugiej strony tej luki, która powstawała na rynku pracy, no to widać, że tu nie ma takiej prostej zamienności, że wskaźnik robotów powoduje, że wskaźnik wakatów może nam, nam maleć. No dobrze, no to już mniej więcej wiemy, jak to wygląda, jeżeli chodzi o automatyzację pracy. To jest też taki temat, który mam wrażenie, że jest bardzo dobrze zanalizowany i zbadany na przestrzeni ostatnich lat. Jest sporo dobrych prac naukowych, świetnych, świetnych ekonomistów, którzy często czekają. Czekają też na możliwość otrzymania Nagrody Nobla za swój dorobek badawczy, mam wrażenie. Um, ale spójrzmy na obszar, który dzisiaj jest bardzo modny, jest bardzo na czasie, często dyskutowany. Często dyskutowany przez osoby, które może nie mają do końca przygotowania w tym zakresie. Ale jednak w kontekście sztucznej inteligencji, o której wspomniałeś, tak? bo mija mniej więcej półtora roku odkąd zobaczyliśmy ChatGPT. To przyspieszyło tą dyskusję, debatę odnośnie tego, gdzie te algorytmy nas prowadzą, na ile ta sztuczna inteligencja jest w stanie właśnie rewolucjonizować rynek pracy, rewolucjonizować w ogóle gospodarki rozwinięte, bo zobaczyliśmy, że dosyć szybko można część tych rozwiązań implementować. No ale pojawiły się też te obawy. Co. Co zrobić z obszarem, który jest nieuregulowany, który nie ma dzisiaj jasnych wytycznych, jak ma działać, jak ma funkcjonować. No i tutaj y, mamy też rozwiązania, które w Unii Europejskiej zostały wypracowane. AI Act, bo właśnie o nim mówię. E, tutaj się pojawiły zapisy też bardzo świeżo, bo to są ustalenia z ubiegłego tygodnia, jakbyś mógł przybliżyć naszym słuchaczom, co na bazie tych regulacji zostało uzgodnione. Zaraz przybliżę, tylko że dodam o tym, co mówiłeś wcześniej, odnośnie tego, że są prace naukowe, które badają wpływ automatyzacji na zatrudnienie. One dotyczą, mam wrażenie, w dużej mierze jednak tej automatyzacji przemysłowej. Natomiast ta nowa, powiedzmy, odsłona, czy te nowe rozwiązania do, z, z zakresu sztucznej inteligencji, w tym te regulowane przez AI Act, to jest coraz częściej prace, czy, czy, czy zadania usługowe, tak, czy obsługowe, które kiedyś wydawało, że nie będą zautomatyzowane. Tutaj najświeższy, może już nie taki najświeższy, ale świeży przykład. No, grupa Agora zwolniła y, korekty. Doktorów, tekstów ze swoich wydań, ze swoich gazet czy magazynów. Mówiąc, że teraz będą to robili, będzie to robiła sztuczna inteligencja we współpracy z, z redaktorami prowadzącymi, tak? No już są czy... pierwsze tam jakieś hochliki które się pojawiły, przynajmniej w dziale sportowym, które widziałem ostatnio. Ja też widziałem tak, zabawne hochliki ale, ale to pokazuje, że jakby to wchodzi w nowy obszar. I tutaj badania tego, jak to wpłynie na zatrudnienie, gdzie będzie, czy jakby które zawody są też, czy które zadania, czy, czy prace są narażone najbardziej na tego typu automatyzację, to jeszcze są mam wrażenie, Dość wstępna faza, że są różne um, opracowania, które pokazują, kto zyska, kto straci, które grupy zyskają, które są zagrożone, a które będą mogły z tą sztuczną inteligencją współpracować. Um, no Tutaj ale... są raczej chyba na razie próby modelowania na jakichś szczątkowych danych i próbowa, próba ekstrapolowania tego na przyszłość przy bardzo zgrubnych założeniach, bo no po prostu nie mamy trochę wsadu do tych modeli na dzisiaj, żeby powiedzieć, co się realnie może wydarzyć, bo chyba tych danych po prostu jeszcze nie mamy na taką skalę. Tak, i też pamiętajmy, że te rozwiązania się bardzo szybko rozwijają, tak, znaczy mamy czat GPT dostępny publicznie od półtora roku, dał impuls do rozwoju podobnych rozwiązań w innych firmach, ale też do mnóstwa aplikacji opartych o, o czat GPT, czy o tego typu generatywne modele sztucznej inteligencji, tak? I to Wracając do tego aktu sztucznej inteligencji, moim zdaniem bardzo dobry timing jest tego, tego rozwiązania prawnego, bo prace nad nim trwały w Unii Europejskiej od dobrych dwóch lat albo, albo więcej. Natomiast w momencie, jak się pojawił ChatGPT, to jeszcze było na tyle powiedzmy wcześnie, że można było te modele ogólnej sztucznej inteligencji czy generatywnej w tym akcie prawnym uwzględnić. I on przyjął takie czy. czy Ludzie, którzy go tworzyli, przyjęli takie podejście dotyczące oparte o ryzyko. Mamy zastosowanie sztucznej inteligencji podzielone na różne kategorie ryzyka, od takich niosących największe ryzyka społeczne, jak na przykład identyfikacja na podstawie danych biometrycznych w czasie rzeczywistym, czyli że kamery w mieście nas obserwują, i na bieżąco rozpoznają, kto jest z kim i mogą te dane gdzieś przesyłać. To jest i tego typu rozwiązania, o największym ryzyku, są zupełnie zakazane. Za, za pół roku zacznie to y, obowiązywać ten przepis, i za pół roku od. od od, od za pół roku nie będzie można tego typu rozwiązań stosować. Tutaj akurat poza bardzo wąskimi wyjątkami, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo publiczne. Natomiast są, jest cała kategoria zastosowań, które są określone jako wysokiego ryzyka, ale są dopuszczone tylko pod pewnymi obwarowaniami, wymaganiami dotyczącymi ich rejestracji, przejrzystości i I to są rozwiązania na przykład typu wykorzystanie sztucznej inteligencji w procesie rekrutacyjnym. Że my składamy... Nasze CV i algorytm ocenia na podstawie swojej mądrości albo poprzednich danych, czy my się do tej pracy nadajemy, czy nie na przykład. Tak? I prowadzi się do selekcji. wstępnej selekcji. To są, ponieważ to rodzi ryzyko dyskryminacji, szczególnie jeżeli byłoby to oparte na podstawie przeszłych danych, gdzie no wiadomo, że na rynku pracy są różnego rodzaju nierówności wynikające z zaszłości historycznych, i tego typu algorytmy będą poddane dość dużej kontroli, właśnie obowiązkom. Takim raportowania przejrzystości, ryzyk i tak dalej. I jest cała gama y, tych y Zastosowaniem mniejszego ryzyka, tak? Tu warto jeszcze, moim zdaniem, wymienić kwestię tak zwanych deepfake'ów, czyli filmów bądź nagrań, które są stworzone, przedstawione jakby były prawdziwym nagraniem jakiejś żyjącej osoby albo ich głosem, natomiast to nigdy nie zostały przez tę osobę wypowiedziane albo ta osoba nigdy czegoś nie zrobiła, które mają na mocy tego AI-aktu, mają być oznaczone, że to jest, że tutaj mamy do czynienia z fakeiem, czyli z czymś wygenerowanym sztucznie. To moim zdaniem jest dobry przepis w tym sensie, że to jest i będzie moim zdaniem bardzo duży problem, znaczy nie już staje się problemem, no mówimy o tym dużo w kontekście kampanii wyborczych, ale też w kontekście różnego rodzaju zachowań społecznych i tak dalej. Więc to jest dobry, moim zdaniem, krok. I to moim zdaniem jest też coś, co, co może stać się, miejmy nadzieję, jakimś globalnym standardem, tak? No bo pamiętajmy o tym, że to, że my w Unii Europejskiej wygenerujemy deep fake, którego znaczymy, też nie znaczy, że jak ktoś go wygeneruje w Chinach albo w Afryce, albo w Ameryce, to też go oznaczy. No nie musi, ale miejmy nadzieję, że to będzie krok w stronę tego, żeby tego typu standardy stały się globalne. Więc tu mamy właśnie podejście oparte o ryzyko, różne kategorie tych zastosowań sztucznej inteligencji i też mamy sporo tam sporo z klauzul dotyczących przeglądu i aktualizacji tego dokumentu, gdzie szczególnie Komisja Europejska już bodajże za rok będzie na przykład dokonała przeglądu tych listy, tych zakazanych zastosowań sztucznej inteligencji, żeby zobaczyć, czy tam coś nowego się nie pojawiło, czegoś nie trzeba do tej listy dodać albo z niej zabrać. Także mam wrażenie, że to jest też no, próba takiego stworzenia elastycznego aktu prawnego, który jakoś odp odpowiada na te szybko dziejące się zmiany. No i to jest bardzo cenne, co mówisz, że, że to jest... Y z założeniem takim, że to nie jest raz na zawsze, tylko że będziemy to monitorować i, i, i zmieniać. Ale z, z, tych, z tych elementów, o których mówiłeś, zaciekawiło mnie kilka, bo rozumiem, że w takim razie to jest regulacja, która może ograniczać też działania czy to władz samorządowych, czy rządowych, które gdzieś mogą zbierać czy monitorować dane i algorytmy mogą je przetwarzać. Myślę sobie tutaj na przykład, nie wiem, o monitoringach przestrzeni miejskiej w kontekście mandatów, które później przychodzą za przekraczanie prędkości czy złe parkowanie, ale z drugiej strony działań na przykład terrorystycznych i potencjalnych czy, czy gdzieś zagrożeń, które mogą być związane z wojną hybrydową na przykład, która wiemy, że w naszej części Europy mogło, zagrażać. To w tych przypadkach, to są dwa skrajne, rozumiem, przypadki, jest dopuszczalne któreś która z tych rozwiązań yy, 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 w ramach tej, tych rozwiązań. Tak, znaczy jeżeli chodzi o zagrożenie terrorystyczne albo bodajże jeszcze porwania, czy jakaś prze, ym, przestępstwa wobec dzieci, to rzeczywiście tutaj jest wyjątek dla służb, które mogą wtedy stosować przez ten jakiś tam odpowiednio krótki okres to ym, tą identyfikację w czasie rzeczywistym, tak? Jeżeli chodzi o przyznawanie mandatów, to mam wrażenie, że ym, nie jestem pewien jak jest dokładnie w przepisach, ale mam wrażenie, że kontrowersja jednak jest mniejsza, bo tu rozpoznajesz tablicę rejestracyjną samochodu, a nie identyfikujesz yy, człowieka, więc przypuszczam, że to jest mniejsze tutaj jednak ryzyko. Natomiast tak, no są te wyjątki, o których powiedziałem, one też były kwestią bardzo dużej dyskusji, bo była dość silna presja różnego rodzaju NGO-sów i takich proprywatnościowych ośrodków, które chciały, żeby w ogóle nie było tego typu wyjątków, tak żeby w ogóle nie można było w czasie rzeczywistym monitorować i identyfikować ludzi. No jakby oni wskazywali na różnego rodzaju ryzyka, jakie się z tym wiążą dotyczące monitorowania społeczeństwa przez władze Jasne. Będziemy zmierzać do, do końca. Bardzo Ci dziękuję za to też przybliżenie kwestii regulacyjnych, bo dzisiaj, gdy dyskutujemy o tym rozwoju technologicznym, kwestie regulacyjne wchodzą dziś też na pierwszy plan, żeby też mitygować te zagrożenia, o których wspominałeś wcześniej, te obawy o to, co się stanie z ludzkością, czy ona stanie się tutaj przedmiotem czy podmiotem tych, tych, tych zmian i rozwoju. Rozumiem, że część intelektualistów, którzy wysyłają kolejne listy, e, straszące pewnymi e, fatalistycznymi konsekwencjami, też mają mitygować te, e, te obawy. Więc podsumowując, chyba możemy powiedzieć, że jesteśmy bardziej w przededniu niż w momencie, w którym jesteśmy w stanie powiedzieć, że czwarta rewolucja technologiczna już się dokonała, ale zmierzamy w jej kierunku. Nad wyraz szybko. Bardzo dziękuję Ignacy za rozmowę. Dziękuję. A Państwa zapraszam do kolejnych podcastów Polskiego Instytutu Ekonomicznego.